Cześć Wam, witamy z Petersunia. A, Ciebie nie filmujemy, dobra. Tak po prostu. Witamy z Petersunia. Bardzo serdecznie. No co? No nic. No. Powiedzieć mogę z kim. Tym razem ja jestem na miejscu VIP-a. Jest mi z tym bardzo dobrze. Jedziemy zrobić niespodziankę Ewie Cudnej, ponieważ ma w niedzielę urodziny, w poniedziałek imieniny. Także lecimy złożyć życzenia, dać małe gifty, niekoniecznie duże, ale takie z serca. I właśnie znajdujemy się pomiędzy Łaseczkiem a Łodzią. Także na pewno jeszcze Wam pokażę jakieś przebitki. Pogoda jest piękna, słońce świeci, chmury są, nic nie pada, drogi czyste, śniegu nie ma, ciepło, możemy działać. Jednorożec pilnuje prezentów i nie będę Wam pokazywała, co jest w środku. Może sobie usiądę, słuchajcie, w moich świątecznych skarpetach, świątecznych gaterkach ze świątecznym kotkiem. I jako, że jadę na drugi dzień świąt do Zoi, to mam dla jej córki prezent i dla niej. Tu mam dla mamy, tu mam dla Petersuni, bo będzie u nas na Wigilię. Tutaj dla mojej siostrzenicy i moich dwóch siostrzeńców. Tam jest dla siostry, dla siostrzenicy męża, dla mamy faceta. I to chyba wszystko. Brat prezentów nie przyjmuje. Taką ma zasadę. Nie lubi. Zmuszać gościa nie będziemy. Chociaż ja się zawsze śmieję. On mi zawsze na przynosi jakichś tam długopisów, czegoś, tak niby nie prezent, nie? A ja się zawsze śmieję i mówię tak, że to, że ty nie bierzesz prezentów, nie oznacza, że normalnie niektórzy na nie nie czekają. No, ale to tak poza wszystkim. No to co, jednorożec pilnuje paczek. Patrzę, że mi się światło skończyło, muszę zadziałać. A ja dokupowałam takie ostatnie rzeczy w Rossmanie, typu tam dorzucić coś do prezentów. I słuchajcie, znalazłam sobie za 3 zł na wyprzedaży maseczkę węglową. No to se wzięłam. Oryginal maseczka złuszczająca. Węgiel aktywny, głęboko oczyszczająca. No zobaczymy. Do prezentów dla niektórych osób dodałam takie pudełka, ale sobie też wzięłam, bo są bardzo łatwo, ładne. Empikowskie, że tak powiem. Większe i mniejsze. Tej odżywki mi strasznie brakowało do włosów, to takie do psiukania lekkie. No i była bardzo fajna torba w Rossmanie, słuchajcie. Taka ni to bordo, ni to fiolet. Wygląda jak ze skóry. W sumie cena rynkowa. W takich dwóch paskach. Tak odpinana w prosty sposób. Nie jakieś ekspresy, nie coś. Tak wylecieć i działać. Z woreczkiem przeciwkurzowym widzę. No. Także myślę, że lubię takie stojące torby, bo one są strasznie wygodne potem. No, bardzo mi się podobało. Hej, odzywam się do Was z samochodu w Wigilię. Powiem Wam tak, jeżeli jaka Wigilia, taki cały rok, to trzeci raz idę na miasto. Pierwszy raz wyszłam koło 8 tutaj na ryneczek. Sorry.
tutaj na ryneczek, dlatego że przypomniało mi się, że przecież na Wigilii będzie znajomy mojej mamy. Bo to, żeby sam też nie siedział w domu. Nie wiem, czemu jadę naokoło. No nieważne, dobra. Zaraz wykręcę. Już z tego gadania mi się pomyliło. No wypada nawet drobiazg dać na zasadzie dobrobytu, tak? Ja mówię, dobra, tam wiecie, jakaś tam pierdoła męska typu wódeczka. No i na ryneczek żabka. Załatwione. Potem dzwoni moja siostrzenica i mówi, że taki łańcuszek oglądała i w sumie się zastanawiała, ale by go wzięła, czy bym miała czas, żeby iść. Chcę tak pomyślała średnio, no ale to dobra, wyskoczę, pójdę. Okej. Okay. Potem no poszłam, kupiłam, nie było takiego jak chciała, był ciut inny, ale mówi, że dobrze, bo tylko dłuższy po prostu był, nie, nawet tańszy, dłuższy troszeczkę cieńszy, tam takie niuansiki, ale generalnie tak, srebrny fajny łańcuszek. Potem siedzę, już zrobiłam program, mówię, teraz to po prostu nic, tylko czekam na Petersunię, idę zjeść kopytki, nie wiem, coś. Przychodzi listonosz i mówi, że tak, że w sumie to są dwie duże paczki do mnie na poczcie do 12:30. No więc wsiadłam w auto i zajwaniam na pocztę, żeby już mieć przed świętami wszystko załatwione, a nie żeby coś tam wisiało, tkwiło. Jaki korek? No właśnie, żeby nie wisiało, nie tkwiło i żeby już to pozałatwiać. Wszyscy chyba wszystko załatwiają, więc ja jeszcze nie miałam takiej, zawsze miałam tak, że tak wstałam, nie wiem, czy programy czasem były, nie było różnie. No to tam sobie dobrze, fajnie. Zrobiłam, posiedziałam, ubrałam się, umalowałam. A dzisiaj po prostu rura, rura. Ale dobrze. Ja lubię aktywność, jaka Wigilia, taki cały rok. I to takie przyjemne rzeczy, tu paczka, tam coś kupić, takie tam fajne sprawy. No, ale w każdym razie pomyślałam, że tak w międzyczasie się do Was odezwę, bo będę sklecać tego vloga z miliona tych klipów. Bo po prostu nie miałam już wczoraj siły, żeby robić. A mówię, najwyżej jednego dłuższego puszczę też. Ciekawie. Ale to i tak po świętach. Bo teraz Wigilia u mamy. Fajnie, bo będzie Petersunia. Potem będzie kawa, herbata u mojej siostrzenicy w następny dzień. To tak. A potem jadę do Zoi. No właśnie. Czyli też coś pewno nagram, bo dlaczego mam w sumie nie nagrać? Oj, będę sklecała tego vloga z kilku klipów. A łaseczek jest po prostu, wszyscy na ostatnią chwilę, ale ja się nie dziwię, słuchajcie. Jeżeli naprawdę my pracujemy tyle, ile pracujemy, żeby się utrzymać, to zawsze wszystko na ostatni moment i to nie wynika z niechęci. Bardzo często, tak jak u mnie dzisiaj, nie? Wyjechałam autem na miasto, bo to, po prostu tego się tutaj przytrafiło bardzo mocno dużo. No i tak to wychodzi. No i zobaczymy, tam przy poczcie to nie będzie po co gdzie parkować, ale to już pomijamy ten deseń, tylko tam jakiś może koło marketu się da coś, nie wymyślimy. Ale podobno są duże paczki, więc mówię, jadę autem i nie będę tego po prostu dźwigała. Zobaczymy, już jestem ciekawa, co. Może coś na rytuały, co i tak będę umawiała na przyszły tydzień dopiero. No, to dokładnie tak. Taka przerwa świąteczna w działaniu. No i tak się wczoraj się narobiłam po korzonki tych wszystkich rytualnych rzeczy, dlatego już mi się, mówię, tego vloga nie chciało obrabiać, a to tak czasem po prostu bywa. Coś tam się nawarstwi, chociaż ja się, wiecie, że ja się staram być osobą, która jest no tak spięta, że tak ma, jest zrobione, to ma być zrobione, że ma być dokończone, żeby nie było takich
wiecie, że zaległości nagle się robią, Bóg wie co i się wydymi Niemcy na motorach, nie? Także tak się staram, aczkolwiek wiadomo, że to różnie bywa. Dobra, pana z poczty nie ma. O, tu wiecie, że mam miejscówkę. Ale na chodniku, więc nie będzie proste to. Tyłem, przodem, bokiem. Damy radę. Tam, gdzie pan próbuje teraz, to bym się nie zmieściła. To jest po prostu cudownie. Nie wiem, jadę chyba połową koła po krawężniku, ale damy sobie radę. Czekajcie i jeszcze sobie cofnę. Ładnie zostawiając ileś tam dla pieszego. Super. Nawet mam miejscówkę. Dobra, słuchajcie. Lecimy na pocztę. Nie mogę znaleźć wyłączniczka waszego. Jeszcze się nie przyzwyczaiłem. Ręce mi zgrabiały w ogóle. Czekajcie. A, gmeram tam, gdzie nie potrzeba.